Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, kolejny kupon od dwójka Roberta. To wygrana Barcelony na wyjeździe z Realem Sociedad. Jak widzicie, ja ten kupon zagrałem już 7 sierpnia, czyli 5 dni temu, po kursie 2,22. Jaki jest teraz kurs? Powiem Wam szczerze, nie wiem. Słowem komentarza do tych kuponów tak zwanego wujka Roberta. Pamiętajcie, że my się bawimy. Ja na początku powiedziałem, że testujemy sobie kupony pod tytułem, wybieramy je bardzo szybko, bez obciążeń bookmachera, czyli bez statystyk, bez żadnych analiz, bez jakichś tam cudów wianków. Po prostu odpalam ofertę i gram, jak wiecie, 20 lat, więc pierwszy rzut oka, tak jak wczoraj na przykład na tym kuponie z tym kursem 4,73, 20 sekund, kupon wybrany, ciach, pach, kurs 4,73 trafiony. O to mi generalnie w tym teście jakby chodzi. Dzisiaj zadzwonił do mnie przesympatyczny gość. My już żeśmy kiedyś rozmawiali. Ma bardzo, bardzo dużo pieniędzy na grę, co mnie bardzo cieszy. Ale słuchajcie, on mnie zapytał, czy na ten poprzedni kupon West Ham i Villarreal może zagrać za 10 tysięcy. Oczywiście poinformowałem go, że to są testy, to jest zabawa. Jak wiecie, ja te kupony gram, widzieliście po ile, więc oczywiście możesz zagrać ten kupon za 10 tysięcy złotych, jeśli masz budżet na grę milion. Jeśli masz milion na grę, oczywiście 10 tysięcy to jest odpowiednia stawka na ten kupon. Jeśli nie masz miliona złotych na grę, to pamiętaj, że to jest zabawa i tu nie może dojść do tak zwanego totalnego hazardu. Nie możesz wpaść, że tak powiem, w jakieś takie uzależnienie, chęć wygranej i tak dalej. Pamiętaj, to może być duża pułapka. Tak jak wiele razy Wam mówiłem, znam osoby, które naprawdę na zakładach bukmacherskich popłynęły i to bardzo mocno. Do dzisiaj, a minęło już wiele, wiele lat, nadal spłacają zaciągnięte pożyczki, kredyty itd. itp. Także grajcie z głową, pamiętajcie, że to jest zabawa. Jeśli ktoś Wam mówi, że można tutaj inwestować długoterminowo i tak dalej, moje zdanie jest takie, że trzeba to traktować z przymrużeniem oka. Bukmacherka jest dla mnie absolutnie odskocznią i pewnym rodzajem zabawy. Więc ja nie polecam inwestować tu nie wiadomo jakich pieniędzy, bo sami wiecie, że bukmacherka do końca czysta nie jest. Możecie sobie mieć jak najlepsze przewidywania, analizy, jak chcecie, tak to nazywajcie, a traficie na takiego na przykład pana słynnego pod tytułem fryzjer i całe wasze analizy i wasze pieniądze niestety pójdą w kosz. Także miejcie to cały czas na uwadze, traktujcie to, bardzo was proszę, jako zabawę. Jak chcecie zarabiać pieniądze, zachęcam do importu z Chin, zainteresujcie się tematem, mało ludzi póki co jeszcze to zna. Można naprawdę tego tortu troszeczkę uczknąć dla siebie i faktycznie uczciwie, w bardzo bezpieczny sposób, absolutnie nieporównywalny w ogóle do zakładów bukmacherskich, zarabiać pieniądze. Także miejcie cały czas z tyłu głowy. Bukmacher tylko chce, żebyście tak myśleli. On was podpuszcza. On wam pokazuje co jakiś czas, bo mi wklejacie wygrane kupony ludzi po 100 tysięcy, po 200, po 500. Na pewno? Ktoś to na pewno wygrał? Widzieliście? Czy wierzycie po prostu ślepo na słowo? Pamiętajcie, że jest coś takiego jak marketing internetowy i różnego rodzaju przekazy podprogowe i tak dalej, i tak dalej. Coś, co ma zadziałać na waszą podświadomość, na waszą psychikę. Macie się jarać, że ktoś wygrał pół miliona, a postawił na przykład 10 zł i bukmacher tym samym zachęca was do takiej gry. Więc jak wpadniecie już w te wsidła, takie jak ja to nazywam, bukmachera, będziecie sprawdzali milion rzeczy zanim obstawicie dany mecz, to prawdopodobnie przegracie. No bo na tym myślę polega ta cała zabawa, a im dłużej w tym siedzę, tym bardziej naprawdę wydaje mi się, że bukmacher ukierunkowuje nas na pewien sposób myślenia i ludzie niestety wpadają jak śliwki w kompot i wydaje im się, jednym się wydaje, że progresja jest jedyną słuszną drogą, co jest kompletną bzdurą. Jeszcze innym się wydaje, że value jest jedyną drogą na świecie. Ktoś inny gra,
na rzuty rożne, a jeszcze ktoś inny gra na gole. Słuchajcie, schematów, technik wygrywania są pewnie tysiące. Jak sami wiecie, w akademii my na przykład w tej chwili gramy na 1,5 gola i wychodzi to fenomenalnie, ale cały czas was ostrzegam. To są zakłady bukmacherskie, to nie jest do końca wszystko takie kolorowe, jak wam się wydaje. Tu jest naprawdę cholernie ciężko wygrać pieniądze i wie o tym każdy, kto siedzi w tym troszeczkę, więc pamiętajcie, wszystko z głową. Jeśli masz już, doszedłeś do takiego etapu, że musisz zagrać, a widzę po naszej grupie na Signalu, że są osoby, które naprawdę nie ma już kompletnie co grać. Są takie dni, że nie ma zupełnie co grać, są jakieś tam puchary, jakieś bardzo dziwaczne, a mimo to ktoś od samego rana próbuje zgadnąć, próbuje wytypować i wiecie, kupuje te emocje. Nie idźcie tą drogą. Miejcie cały czas świadomość, że to może być naprawdę duża pułapka dla niektórych z was. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Bo dzisiaj znowu napisał do mnie ktoś maila z samego rana, że popłynął już ponad 100 tysięcy złotych. Uwaga! On dopiero dołączył do akademii. Chodził po różnych stronach, kupował różne typy. Mówi, że jest ponad 100 tysięcy złotych w plecy. I dzisiaj zadał mi pytanie, jak z tego wybrnąć? Jak pan myśli? Wziąłem kolejny kredyt. Czy mam szansę się odbić? Masakra. Masakra, nie zachęcam do takiej gry. Pamiętajcie, róbcie to wszystko z głową. Naprawdę te firmy nie powstają po to, żeby rozdawać wam pieniądze. Pamiętajcie to po prostu, ja to powtarzam jak mantrę, ale naprawdę tak jest. Te firmy nie powstają po to, żeby wam dawać, rozdawać wam pieniądze. To, że ktoś gdzieś tam na czacie chwali się kuponami wygranymi, słuchajcie, można tak wszystko zmanipulować, że będziecie po prostu łykali to niektórzy jak pelikany i później będzie płacz. Nie polecam, bo wiem, że w większości to są młodzi ludzie, którzy grają, i dlatego przestrzegam was, bawmy się, kupujmy sobie w cudzysłowie te emocje, krojmy tego dziada tak jak kroimy na Signalu, jak się chwalicie. Bardzo mi się to podoba, że tak dużo ludzi wygrywa teraz na 1,5 gola i o to właśnie chodzi. Widzicie, z jednej strony ktoś, kto wejdzie, zaczyna się śmiać, bo mówi, że a tam 1,5 gola, kurs 1,20, 1,30, że to jest kompletna bzdura, że tak nie można grać, że to jest nieopłacalne i tak dalej. A mimo to dzisiaj znowu ktoś do mnie napisał, Adrian, że dziad znowu zasponsorował mu, nie pamiętam o czym on już teraz pisał, czy wakacje, czy jakąś wycieczkę, nie pamiętam, sorry Adrian, ale dużo tych wiadomości dostaję i także pamiętajcie, wszystko z głową, można ich kosić, ale trzeba to robić naprawdę z odpowiednim stawkowaniem, z odpowiednim zarządzaniem swoim budżetem. Nie dajcie się nabierać, że to są łatwe pieniądze. To właśnie tak jest wszystko wymyślone, słuchajcie. Żeby na pierwszy rzut oka ktoś chodzi i wydaje mu się, że wow, jakie to jest proste. Przecież teraz tak mocna mega Barcelona, tak? Tak się przynajmniej wydaje. Tyle wzmocnień, tyle tego wszystkiego. Lewandowski. No to oni teraz będą wygrywali mecz za meczem. Też mi się tak wydaje. Ale pamiętajcie, to jest sport. Do tego dochodzą różne dziwne dodatkowe rzeczy, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu. Na przykład mowa o tej Barcelonie, jakieś dźwignie finansowe, cudawianki. Nie mamy na to kompletnie żadnego wpływu. Może się okazać, że za chwilę tam się coś wydarzy i będzie niestety. I oni nie będą wygrywali. Także przestrzegam was, pierwszy chyba raz tak w tym roku, ale naprawdę jak czytam takie historie, że ktoś popłynął na 100 tysięcy i właśnie dołączył do akademii, żeby i próbuje się odbić, słuchajcie, ci ludzie bardzo często, oni piszą do mnie w taki sposób, jakby byli naprawdę opętani, jakby byli po prostu w jakimś nałogu, oni muszą grać, oni są uzależnieni od tych emocji, nie tędy droga. Jak czujecie coś takiego, odpuśćcie tą grę, naprawdę, odpuśćcie. To nie jest cały świat, ta bukmacherka to nie jest cały świat człowieka. Oczywiście są piękne chwile, tak jak wczoraj cieszyliśmy się, wklejacie kupon za kuponem, dzień w dzień praktycznie chwalicie się swoimi wygranymi. Super, bardzo się z tego cieszę, po to stworzyłem ten projekt Akademia Gry, żeby właśnie zmienić wam podejście, żebyście nie dali się nabierać na te pewne takie powtarzane, po prostu bezsensownie tekściki niektórych i wiecie,
i po prostu, żebyście spojrzeli to na to troszeczkę inaczej, bo można tą bukmacherkę, tak jak widzicie, uszczknąć od zupełnie innej strony, zupełnie inaczej niż gra cały świat, bo ja najbardziej jestem przerażony jednej rzeczy, że ludzie po prostu... Słuchajcie, schemat jest banalnie prosty. Wchodzi sobie ktoś do gry, zaczyna grać, na początku ma tak zwane właśnie szczęście początkującego, my to nazywamy, tak? Ja to teraz testuję, dlatego podaję wam te kupony, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Okazuje się, że wybieranie tych meczy może się okazać, a ja obstawiam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, że obstawianie tych meczy bez żadnego obciążenia ze strony bukmachera, czyli bez całej tej otoczki, którą za chwileczkę wpadasz w momencie, kiedy dołączasz do tej całej zabawy w zakłady, w te typy bukmacherskie, typowanie takie na zasadzie wchodzisz, patrzysz, zero emocji, zero statystyk, zero analiz, zero muszą, nie muszą, musi, ten mnie musi, tamten coś, tu jakieś osłabienia, nie osłabienia, sami widzieliście ostatnio, co się działo w Boliwarze, tak? Ludzie 1-0-7 palpitacji serca pewnie dostawali, czy ten zespół Nacional bodajże Potosi wygra z Boliwarem, który niby grał w rezerwowym składzie. No i co z tego, że on grał w rezerwowym składzie? 1-0-7 ludzie bili na maksa, leciały takie pieniądze na ten mecz, że głowa boli, a chłopaki ledwo wygrali 2-1, a przegrywali 0-1. Także miejcie cały czas wgląd na to, że to są zakłady bukmacherskie. Tu można wygrywać, ale tu trzeba robić wszystko naprawdę z głową. Tu musi być chłodna głowa, tu musi być totalne podejście takie jak właśnie pokazuję wam na tych różnych schematach, tak? Na tych wędkach, na tych zero emocji. Po prostu wchodzisz jak automat, jak robot. Miał być dzisiaj Wuhan 1,5 gola, ciach pach jest. Miał kolon być powyżej 8 rzutów rożnych, ciach pach jest. Nie analizujesz tego. Nie podniecasz się tym, nie przeżywasz tego. Naprawdę tak jest, że bukmacher wchodzi gościu, trafia i nagle zaczyna, nagle dają mu statystyki. Przecież sami zobaczcie, ekraniki w STS-ie, żeby sobie statystyki posprawdzał, jakieś wiadomości z pierwszych stron gazet, tu osłabienie, tamci. Nie no, to jest po prostu masakracja. I ty w pewnym momencie wchłaniasz to wszystko, pochłaniasz to jak gąbeczka. Jak widzisz mecz Real Sociedad Barcelona, to zaczynasz analizować. A może Barca nie wygra? Bo przecież Sociedad jest mega mocny u siebie. A może to, a może tamto, a może kurs duży jest, zobaczcie, 2,22 dali. Bo sami do końca nie wiedzą, co się będzie działo. No właśnie. Miejcie cały czas na uwadze to, że te zakłady naprawdę dla jakiejś grupy ludzi kończą się katastrofami, naprawdę życiowymi porażkami, takimi traumami, dramatami, nie wiem jak to nazwać. Jak ja nieraz czytam te historie, że ktoś tam do nas dołączył, a wcześniej kupował, ostatnio ktoś tam mi pisze, że kupował typy z USA i popłynął masę pieniędzy tak samo, a ktoś mu mówi, no sorry, popłynąłeś, ale to wszystko jest, wiesz, w dystansie, w dystansie. W jakim dystansie? A jak ktoś nie chce grać w dystansie, tylko chce grać na przykład, nie wiem, miesiąc, to co ty mu bajki opowiadasz, że on ma grać parę lat, bo w dystansie. Ale on nie chce grać parę lat, on chce grać miesiąc albo dwa. I co wtedy? Gdzie są wtedy te teorie o tym gruncie czasowym i tak dalej, wiecie. No właśnie, właśnie. Także bądźcie czujni, naprawdę bardzo was o to proszę, bądźcie czujni. Ta zabawa jest fenomenalna. Sam i to jest dla mnie pasja od 20 lat. Ja kocham tą bukmacherkę, uwielbiam ją. Mam wrażenie, że już chyba poznałem wszystko, co można było poznać, ale naprawdę to potrafi być bardzo niebezpieczne. Bardzo, bardzo niebezpieczne, szczególnie jak jesteście młodymi ludźmi i łapiecie się na bajki pod tytułem ktoś wam przyniesie walizkę z pieniędzmi. Że firma następna bukmacherska powstała po to, żeby wam rozdawać freebety, promocje, bajery, rowery, wycieczki zagraniczne, to tak nie działa, naprawdę. Oni powstają po to, żeby was skubać z kasy. To jest absolutnie cel numer jeden. Zobaczysz, jak dołączysz do Akademii Gry, jak zaczniesz zarabiać pieniądze, zobaczysz, co zaczniesz pisać na naszym Signalu. Tu ci dadzą bana, tu ci zlimitują konto,
tu ci ograniczą możliwość gry, tu liga, na której zarabiałeś, nagle nie ma wystawianych kursów. To naprawdę tak działa. Oni nie są po to, żebyś wygrywał pieniądze. Zrozum to. Jak zrozumiesz to, że to jest naprawdę ciężka, ciężka walka, żeby wygrać kasę, mało ludzi to rozumie. To jest przerażające. Ludzie nadal robią kupony z kursami kosmicznymi, bo wydaje im się, że jak trafią, to świat im się zmieni. Nic im się nie zmieni. Nawet jak wygrasz i 50 tysięcy, uwierz mi, twoje życie się nie zmieni. Pokupujesz sobie parę zabaweczek, bardzo szybko raczej te pieniądze wydasz i nic z tego dalej nie będziesz miał. Dlatego jeśli chcesz faktycznie zarabiać, dołącz do tej naszej akademii, posłuchaj, poczytaj, materiałów jest cała masa. Oczywiście nie wszyscy to rozumieją, bo jeśli już wsiąkłeś, jeśli jesteś już tą małą gąbeczką, która przez ileś lat była bombardowana, że tylko trzeba robić tak i tak i tak, to oczywiście na początku nie będziesz wiedział w ogóle, o czym my mówimy. Będzie ci się to wszystko wydawało nielogiczne. No jak? No przecież tam, ale tam wszyscy grają inaczej. No ale tam nie zarabiają. No właśnie na tym ten fenomen polega, że statystycznie 90 parę procent ludzi nie wygrywa w zakładach bukmacherskich. Czaisz tą liczbę? 90 parę procent. Czyli tak naprawdę prawie wszyscy przegrywają. I oczywiście są mądrale, które robią jakieś teorie, że to trzeba tak grać, albo tak, albo matematycznie, albo tak grać. Guzik prawda. Guzik prawda. Popatrz na tych teoretycznie najlepszych na świecie. Choćby na bloga Becie. Na tym forum takim, jednym z największych, czy tam na Betrash. Popatrz sobie, jakie wyniki robią najlepsi na świecie. Słabiutkie. Bardzo słabe. To są jeldy na takim poziomie, że to jest kupa śmiechu z przewagą kupy. Ale niektórzy to łapią. I niektórzy w to wierzą. Ale jak się przyjrzysz, jak oni grają, to oni często, gęsto grają zakłady, których ty nie jesteś w stanie w ogóle zagrać. Bo albo ich nie będziesz miał u swojego legalnego bukmachera, albo będziesz miał kursy zupełnie inne niż oni grają, bo niestety śledzi ich parę tysięcy albo paręnaście tysięcy ludzi. W momencie, kiedy oni podadzą jakiś typ, kurs potrafi z 1,90 spaść do 1,15. I ty grając 1,15, no oczywiście nie masz szans już zarobić pieniędzy, tak? Bo jeszcze jest w Polsce podatek. Także słuchajcie, rozgadałem się, ale trochę mnie poruszył ten mail z rana. Najpierw ten telefon, gdzie gość chce grać za 10 tysięcy coś, co my testujemy, a za chwilę dostaję maila, że ktoś popłynął na 100 tysięcy, właśnie dołączył do akademii i cały czas jest w takim transie i on już mi zadaje pytanie, kiedy on to odrobi, te 100 tysięcy, kiedy on zarobi. Kompletna masakra. Kompletna. Facet widać, że jest wypompowany psychicznie, wpadł po prostu już w taki kołowrotek i on musi ochłonąć. Oczywiście ja mu, jak tylko będę mógł, pomogę, tak? Ma dostęp do wszystkich schematów, wędek, ma dostęp do fenomenalnej grupy na Signalu. Prosiłem go, żeby nie grał, żeby przez parę dni wytrzymał bez grania, żeby popatrzył teraz na przykład, jak gramy te 1,5 gola, żeby się nie podpalał, żeby nie czuł, że się musi odegrać. To jest masakra. Dlatego wszystkim wam mówię, nie dajcie się nabierać, że to jest jakaś zajebista inwestycja. Nie, to nie jest inwestycja. Nie da się na takich rzeczach inwestować. Uwierzcie mi, 20 lat w tym siedzę. Tu się nie da inwestować. To wam ktoś bajki klecie, jakieś plecie, że po parę procent można zarobić. Guzik prawda. Nie znam takiej osoby, a siedzę w tym 20 lat, poza tymi warszawskimi matematykami, którzy mieli jakieś tam betradary, a polscy mistrzowie tego nie mieli w polskich firmach bukmacherskich, to tak naprawdę i może poza tym futsalem i jeszcze tą siatkówką, ja naprawdę nie widziałem ludzi, którzy zarabiają duże pieniądze. Nie widziałem takich ludzi. Oczywiście dużo opowiada, dużo ma jakieś tam statystyki, dużo tam, wiecie, przedstawia jakieś tam coś, ale to wydaje mi się, że to ma mało wspólnego z rzeczywistością. Naprawdę. Jakieś bajeczki, że ktoś tam powygrywał parę milionów, jakieś... No wiecie, wszędzie wszyscy wygrywają, tylko jak już człowiek zweryfikuje takich ludzi, to się nagle okazuje, że on jednak nie wygrał tyle, albo że to było tak bardzo dawno temu, że nikt tego nie pamięta.
I to wiecie, jak to działa, nie? Dlatego kończąc już te długie moje wypociny, naprawdę poruszył mnie ten mail i tak sobie pomyślałem, kolejny młody człowiek, który papra sobie życie. Jest, ma tam 20 parę lat, tak naprawdę startuje w życiu i zamiast szukać jakiegoś biznesu stabilnego, na który naprawdę można zarobić, tak jak mówię, choćby te badziewne Chiny, o których non-stop gadam, to ktoś mu głupot nagadał, że na bukmacherce da się zarobić i chłopiec ponad 100 tysięcy w plecy. No. Wyciągajcie wnioski, grajcie z głową i sprawdzajcie, komu ufacie. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Muszę to powiedzieć. Pamiętajcie o takim magicznym czymś pod tytułem opinie w internecie. Wiele ludzi mówi mi na przykład: panie Robercie, ale gdzieś tam na pana to napisali, że to nic nie działa. A ja się pytam, ale kto to napisał? No nie wiadomo, bo to tam się ktoś nie podpisał, ale on podobno u pana był i to podobno nie działa. I to wszystko ściema jest w ogóle to... Ja sobie tak myślę, poważnie? Za chwilę będziemy mieli 2 lata Akademii Gry. Za 2 miesiące. Drugie urodziny. Mamy ponad 1800 ileś osób. Ja za każdym razem powtarzam jedną rzecz. Ci, co wygrywają, to im się nie chce udzielać. Ja ich nieraz proszę. Napiszcie gdzieś tam jakieś słowo komentarza, że udało wam się wygrać, że to jest fajne, że to jest niefajne. Napiszcie szczerze. Ale im się nie chce. Z kolei przychodzą ludzie, którzy mają po 50, po 100 zł na grę. Dostają ode mnie masę materiałów. Rzucają się na wszystko. W 2 dni przegrywają swoje 50 czy 100 zł i piszą do mnie: to wszystko jest bez sensu, to w ogóle nie działa, to jest ściema. I wiecie, co oni robią? Pierwsze, co robią, walą gdzieś komentarze pod filmikami na YouTubie albo gdzieś piszą: Akademia Gry to jest ściema, byłem, widziałem, 100 zł przegrałem, lipa. A ja sobie myślę: chłopie, przecież ty nawet nie zdążyłeś przerobić wszystkich materiałów, obejrzeć wszystkich filmów, przeczytać kilkudziesięciu tajnych mailingów. Więc o czym my tu w ogóle mówimy? Ale ludzie są leniwi i oni tego nie rozumieją, że żeby wygrać z dziadem, trzeba być naprawdę jak snajper. Jak Andrzej snajper z naszego Signala. Trzeba precyzyjnie te mecze wybierać. Sami widzicie na Signalu, jak nieraz ktoś się przyłoży do kuponu, naprawdę fajnie powybiera te drużyny według schematów. Tu zagra 1,5, tu zagra poniżej 3,5, tu weźmie drużynę, którą non-stop gramy, tu weźmie coś, tu zagra jeszcze coś innego. Tworzy kuponik, ciach, wygrana. Ale ludzie są leniwi, ludziom się nie chce. Dlatego często, gęsto na naszym Signalu są teksty pod tytułem: a czy mógłby ktoś podać rano taki kupon, to reszta by sobie zagrała, nie musiałaby już wybierać. No właśnie nie. Właśnie po to jest ta Akademia Gry, żeby odrobinkę was tak rozruszać. Żebyście poczuli tą radość, jak sami wybieracie te mecze. Jak tą drużynę japońską, którą gramy non-stop, macie zapisaną w notesie i nie musicie czekać, aż Mirek, Jarek czy inny tam Marek poda kupon, tylko macie ją w notesie i widzicie, że tu gramy dzisiaj plus 1,5 na zespół ten i ten, jutro gramy na tą i na tą drużynę i do tego wszystkiego dokładamy Japonię i jeden mecz na przykład Superstars, który idzie genialnie. Kumacie i wychodzi wam kupon. Trochę roboty jest. Ale tak jak mówię, są tacy ludzie, którzy kupią Porsche i coś im nie pasuje, bo w Audi było lepiej. Bo coś w Audi było lepiej i oni już jadą po prostu w komentarzach: Porsche jest bez sensu, tam coś im się nie podoba i już jest lipa. I trafiają się takie 2-3 osoby. U nas na 1800 chyba 64 osoby w tej chwili. Stan na dzień wczorajszy, bo dzisiaj dołączyło znowu ileś tam osób. Ja obstawiam, że może jest 10, które no po prostu nie rozumieją tej gry. Mają bardzo mały budżet. Cały czas są w tej pułapce pod tytułem:
A tam ktoś na STS-ie z 10 zł wygrał 40 tysięcy i on myślał, że jak tu dołączy do nas, to on też tak wygra. A tu mu o jakimś stawkowaniu mówią. Bez sens. No właśnie. Dlatego przestrzegam was przed tymi opiniami. Nieraz mi się pytacie, a dlaczego ja usuwam opinie na przykład na YouTubie? Ja już o tym wiele razy mówiłem. Bo to są kompletnie bezsensowne opinie ludzi, którzy albo w ogóle u nas nie grali z nami, nie znają nas w ogóle, kompletnie nas nie znają, przecież widzę po tych loginach, nickach i tak dalej. Albo to są ludzie, którzy są 3 dni na przykład, zdarzają się takie przypadki. Ostatnio był pewien taki pan, zwróciłem mu pieniądze chyba po tygodniu i życzyłem mu szerokiej drogi. Pan dołączył, stwierdził, że takie kursy po 1,20 to tam na jakimś forum to dają po 3,60 coś, no to on to rezygnuje. Bo on stwierdził, że to jest głupie, te superstacje jest głupie. Bo no po prostu nie można na tym zarobić kasy. Bo wie pan, jak ja mam 100 zł, a pan mi każe grać po 5 zł, to proszę pana, to nie ma sensu w ogóle. To on rezygnuje, to mi poprosi o zwrot 59 zł. To ja mu z dziką przyjemnością to zwróciłem, życzyłem mu szerokiej drogi i zaprosiłem go do śledzenia i słuchania tych filmików niektórych, na których się produkuje i właśnie mówię, na czym to wszystko polega. Że to nie jest takie kolorowe, jak wam się wydaje. Ja widzę, jak ludzie grają w STS-ie. 8 remisów na jednym bloku A, 6 remisów na bloku B, na bloku C to już nawet nie liczyłem, ile on miał. I on liczy, że on z tych 30 zł wygra tam 300 ileś tysięcy. No masakra. A właściciel, tak jak nieraz mówię, w przenośni oczywiście, żartobliwie, pływa sobie na katamaranie, gdzieś po wodach, koło morza Nowej Zelandii, albo na Bora Bora, albo gdzie indziej i się śmieje, że takie właśnie łosie są, które wsiąknęły jak gąbeczka te wszystkie głupoty dookoła i wydaje mi się, że pan otworzył na przykład STS albo Fortunę po to, żeby rozdawać kasę. Oj chłopaki, chłopaki, nie dajcie się tak nabierać, naprawdę, nie dajcie się i traktujcie, bardzo was proszę, tą bukmacherkę jako taką odskocznię albo jako taką zabawę. Można sobie dorobić, ale nie wierzcie w to, że ktoś zarabia na tym dziesiątki tysięcy miesięcznie, czy setki tysięcy. Nie dajcie się nabierać na takie bzdury. Naprawdę. Bo nawet jakby wygrywał i te 100 tysięcy miesięcznie, to ja wam gwarantuję, że jeśli jest kumaty i wygrywa 100 tysięcy miesięcznie, to on po paru takich miesiącach otworzy sobie zupełnie inny biznes, spokojniejszy, bez tych emocji i przede wszystkim bez tego ryzyka. Bo przecież tutaj jak źle zastawkujesz, możesz wszystko stracić. Przy dobrych wiatrach może grać Legia Warszawa z Barceloną i Legia może wygrać. No nie? I koniec tej opowieści 30-minutowej. Przepraszam, się tak rozgadałem, ale to właśnie wszystko przez tych, co mi piszą te maile pod tytułem właśnie popłynął na 100 tysięcy złotych i dołączył do Akademii i zadaje pytanie, którą wędką ma grać i którym schematem najlepiej, żeby się szybko odrobił te 100 tysięcy i tak dalej. Masakra. Uczcie się na czyichś błędach, to jest najlepszy sposób, naprawdę. Trzymajcie się wysokich wygranych i tak jak powiedziałem, kolejny kuponik Barcelona Real Sociedad, a za chwilę wrzucę wam jeszcze jeden, znowu z tą Barceloną, bo tą Barcelonę póki co będę męczył, bo widzę w niej duży potencjał. I tak jak wam powiedziałem, bez żadnych analiz, po prostu. Trzymajcie się, hej.